Nazywam się Jaroszyńska Jadwiga. Urodzona jestem 1930 roku, 7 grudnia. 7 grudnia, w Woli Uchańskiej. I pani tam mieszkała jako dziecko, tak? I w czasie okupacji. Tam się urodziłam, tak. Pani rodzice byli rolnikami. Tak. To była taka mała wieś, tak? Tak, tak. Proszę powiedzieć, jak się wojna zaczynała, to pani miała 9 lat, tak? To jak się wojna zaczęła. W 1939 to pani miała 9 lat. Ja nie pamiętam tego. Nie pamięta pani, bo to dla dziecka nie było aż takie ważne. Ja nie pamiętam. Kiedy, czy pani pamięta taki moment, jak była okupacja, kiedy pani już wiedziała, że rządzą Niemcy i że jest źle, że to jest okupacja? No Niemcy widziałam, bo u nas kwaterowali się nawet w domu Niemcy. To widziałam, że to strach był jakiś z tymi Niemcami. To jak to dzieci, wie pani, to się baliśmy tych Niemców. A jeszcze jakieś trupie główki na głowie to mieli na tych czapkach, to człowiek się bał tego. No. Czyli to było jak front przechodził pewnie, oni jeszcze kwaterowali. A później, jak już wprowadzane były różne restrykcyjne zarządzenia, jak się pojawiali, jak były pacyfikacje. Kiedy pani pierwszy, znaczy jak do pani dotarło jako dziecka, że ta rzeczywistość jest bardzo zła? No to ja wiem już, kiedy to było. Sama nie wiem. Nie pamiętam, kiedy to było. Ale ja tylko wysiedlenie pamiętam. Tak, ale przed wysiedleniem już pani wiedziała, że ze strony Niemców już grożą... widziałam coś widziałam, ale tak, żebym wiedziała, to nie wiem. A pani chodziła jeszcze do szkoły w czasie okupacji? Tak, chodziłam. I ta szkoła była normalnie w tym budynku, gdzie była? Nie, myśmy się uczyli po takich domach, że w szkole nie. Ja nie wiem, dlaczego to było tak, że w domach się nie uczyliśmy, gdzieś w szopie, w takiej w stodole u księdza. Ja nie wiem, co czyli to było. Czyli to było jednak tajne nauczanie. To takie coś było, ja nie wiem, dlaczego. To i to tak. Pewnie rodzice załatwiali, prawda? No tak, chyba, no tak. A dzieci chodziły i były grzeczne, no. Podporządkowały się. Proszę powiedzieć, czyli przez cały czas do wysiedlenia pani mogła chodzić do szkoły w ten sposób? Tak, tak. I generalnie ta rzeczywistość, u was nie było żadnego wejścia Niemców, nikogo nie rozstrzelano, nie było ja żadnego. Ja tego nie wiem, tego nie pamiętam. Prawdopodobnie nie i dlatego to nie dotarło. I proszę powiedzieć, w takim razie, a wiedzieliście już wcześniej, że są w okolicy wysiedlenia? Nie, ja nie, myśmy nie czyli widzieli. Dzieci były jeszcze w takim, tak bronione, że one jakby się zajmowały szkołą, zabawą, tak, pomagały tak, rodzicom tak. I ta rzeczywistość taka zewnętrzna do nich nie do końca docierała. To kiedy, proszę pani się dowiedziała, co się dzieje dookoła? Jak to było z tym wysiedleniem? Wysiedlenie, bo ja poszłam do szkoły rano. I brat mój poszedł do szkoły, a siostra została w domu. Siostra miała 15 lat, ja miała 13, a brat 10 lat. I ja z bratem w szkole, w tej, nie wiem gdzie to było, w tej szkole się uczyliśmy jeszcze. I przychodzi po nas siostra, bo ona została w domu, przychodzi, mówi, że wysiedleni już tego, tatu mój i z mamą gdzieś tam jakieś sanie mieli i konie mieli. To była zima? To 30 stopni mrozu było. I zima była. I ona, i oni mówią, wysiedleni. A wy przyszedł tato mój, zaprowadził nas do takiej pani Skarżyńska była. Ona umiała po niemiecku rozmawiać. I myśmy do tej pani poszli. Ona nas zabrała i jeszcze tam sąsiada dzieci byli. I zabrała nas i schowała nas do pokoju. Zamknęła nas w pokoju. I jeszcze siostra przyszła moja i siostra też. I zamknęła nas do pokoju. A to Niemcy szwargoczu chodzą i szukają. Ona po niemiecku umiała rozmawiać i mówi, że nie ma, tu nie ma nikogo, tu nie ma nikogo, a my cichutko siedzieliśmy w tym pokoju. I ona później nam herbatę przyniosła i tam wiaderko przyniosła i herbatę nam dała gorące, a myśmy mieli, tam miała jedna dziewczyna woreczek cukru w kostkach i tak smuktaliśmy, bo się jeść nam chciało.
co to herbata troszkę tego. I rano ta pani Skarżyńska, ta pani nauczycielka mówi, gdzieś musicie iść do domu, do kogoś, do jakiejś rodziny, co? Tu mróz 30 stopni, zimno, płaczem. No co? Ale teraz moment, czyli już wiedzieliście, że rodziców zabrali, tak? Tak, Niemcy. Ale rodzice uciekli. Ale generalnie chodziło o to, żeby dzieci uchronić przed losem dorosłych, tak? Tak, tak, ale myśmy nie wiedzieli, czy oni uciekli, czy nie. My nie wiedzieliśmy, czy oni, bo tato miał... Czyli wyszliście do pustej wsi. Tak, i my do tej wsi już nie szliśmy do domu, tylko idziemy, bo babcia tutaj mieszkała na Stupniku, o tutaj, niedaleko i... Ona, my mówimy, że idziemy do babci, a to mróz gęsiego. Szliśmy, bo zawiane były drogie. A wiedzieliście gdzie? A no wiedzieliśmy, gdzie mieszka babcia, wiedzieliśmy. I pierwszy do cioci idziemy, do cioci. Zachodzimy tam, ona miała czworo dzieci, ich dwoje i te sani. To gdzie nas posadzi? I pełno miała tych dobrane piżyny, poduszki, dzieci malutkie, tu gdzie? Idziemy dalej, idziemy do babci. No już babcia nas wzięła do siebie. I już wzięła do siebie nas i zawiozła, pojechaliśmy do powiatu chełmskiego. Tam już wysiedlenia nie było. I tam nas przyjęli na noc, tak. Przyjęli, i tu, a tu nie ma rodziców, płaczem, no co robić, płaczem, że nie ma nikogo, jak my będziemy żyć sami, ale tato z mamą w nocy przyjeżdżają. Czyli wy jakoś byliście jednak umówieni, rodzice to zorganizowali, bo gdzie pojechaliście do tego Chełmskiego, w pierwsze lepsze miejsce? A tu nas dziadziu i babcia, oni widzieli, tam mieli znajomych, w Chełmskim mieli znajomych. To oni nas tam, razem z nimi pojechaliśmy i oni nas wzięli. Już opiekowali się nami, jako babcia i dziadziu, no. I w nocy rodzice i przyjechali, to dopiero wtedy się płacz zaczął. Wtedy tak, ten gospodarz przyniósł do kuchni, jeszcze była w kuchni ziemia, nie podłogi nie było, slomę pełną i pościelił tam coś tam, jakieś tego. I my tak pokładliśmy się i spaliśmy. Przyjechali rodzice i myśmy już byli zadowoleni, że rodzice są z nami. No, bo no i gdzie byliście potem z tymi rodzicami? 2 lata byliśmy tam, całe 2 lata. Ale jak was, przyjęli was dobrze, pomogli tak, wam? Tak, pomogli, tak. To byli takie ludzie, że no. A później mój dziadziu wrócił tutaj i on ogrodnictwo miał, ogrodnictwo, takie cebula, takie pomidory, coś takiego. I my jako robotniki byliśmy, pomagaliśmy tam u dziadzia. Sadziliśmy takie cebula, taka była, taka jak to się sadzi, wszystko. Ale takie... to jeszcze w czasie okupacji wrócił. To już po wysiedleniu, tak? Po wysiedleniu. No, po wysiedleniu. Ale dziadkowie nie byli wysiedleni. Nie, na razie nie. Czyli oni uciekli z wami, a potem dziadek wrócił zobaczyć, co się dzieje i jakby został u siebie, tak? Tutaj. To znaczy moi rodzice, tak. Tak, moi rodzice, tak. Czyli i tu pomagaliście, wróciliście, tak. Jak ta wioska się nazywała? Stupnik. I jak tutaj było? Były jakieś historie z Ukraińcami? Bo Stupnik nie został wysiedlony. Ja wiem, nie wysiedlony. Tam była Ukrainka, zaraz po sąsiedzku. Ja tam chodziłam, tam taka była dziewczyna. I my się tak z tego i razem chodziłam tam. I nawet chodziłam do kościoła, bo tutaj cerkiew, oni chyba tutaj odprawiało się. I ja poszła z tą dziewczyną, no co miałam. Szłam i oni się żegnali po 3 razy, tak żegnali się jak to w ruskim. Ja to samo, no bo zamyślili, co ja tam wiem. Ale nie było żadnych problemów tam nie. Z tymi Ukraińcami. Było dobrze. A nie, nie. Proszę powiedzieć, czy... Bo wy wróciliście, zaraz, byliście 2 lata w Chełmskim, tak? Tak, niecałe. I to kiedy wróciliście? Jeszcze za Niemców? Wróciliśmy w 1945 roku.
A, to dopiero w 45. No, w 45, 43 wysiedlenie było. Czyli potem przeszła Armia Czerwona, czyli gdzie was spotkało to tak zwane wyzwolenie? W Chełmskim, tak? No, jak przyszła Armia Czerwona i komuniści? No ja wiem, gdzie to było, ja już nie pamiętam. A potem wróciliście tutaj, do tego stupnika, tak? Tak, trochęśmy byli tam i tu, i tam i tu. To tak było. Trochę do roboty przyszliśmy tutaj do dziadków. Do dziadka, tak. Ale do Chełmskiego, tak. W ten sposób. I tam pomagaliśmy, tak? Trochę. Tato jakiś wziął szest, buty robił. Nie umiał, ale sam się nauczył samemu. Czyli proszę pani, już się szkoła skończyła wtedy. Już nie było możliwości chodzenia do szkoły. Tak, wróciliśmy z wysiedlenia. Jak wróciliśmy do domu, ja skończyłam 7 klas. Dopiero po wojnie, tak? Tak, tak. Skończyłam w 45 to było roku. Ja jeszcze mam świadectwo nawet ze swojej. Proszę powiedzieć, czy w tych rejonach, gdzie byliście, była jakaś partyzantka? No było gdzieś o partyzance wiem, bo u nas w domu. Partyzanty byli. Jak już wróciliśmy, to już byli. A tutaj już? No, tak? już w domu. A w Chełmszczyźnie? Tam to nie pamiętam. Tutaj. Może było, ale ja nie wiem, nie wiem. A proszę powiedzieć, jak Armia Czerwona się pojawiła, jak front przeszedł, Niemcy uciekali. Gdzie wy wtedy byliście? Na Chełmszczyźnie. Tu jeszcze chyba, to do domu jeszcze nie wróciliśmy chyba. No ja nie wiem, jak to było. Chyba nie, chyba później, bo jeszcze byli tutaj, bo kto został na siedlonym? Bo szkołę skończyłam w 45 roku. A gdzie? Proszę? Gdzie, tutaj czy jeszcze tam u dziadków? Tu w Wuchaniach. A, czyli tu już w Wuchaniach, tak? Tak, tak. A kogo nasiedlono na wasze miejsce? Ukraińcy byli. Ukraińcy byli tutaj, tak? Proszę powiedzieć. I moja. No. To oni byli na pewno już do odejścia ten. Ale coś pani chciała powiedzieć? Moi rodzice, jak byliśmy tutaj na stupniku u babci, to moi rodzice mówią, że idziemy w niedzielę, to było święta, byli, zobaczymy, jak to nasza gospodarka te Ukraińcy mają. I oni, mama z tatem, idą. A tutaj już jakieś, ja tam wiem, kto to, jakieś urszucy mówili, ja się nie znam na tym, urszucy jakieś. I zatrzymują bandyta, ty jesteś bandyta, że chcą zabić tata, że on bandyta. A ta pani, to byli Ukraińcy, ich nie wysiedlili, tych ludzi. I ona stanęła tako, mówi, mnie bijcie, ich nie bijcie, bo oni nic nie winni, to ludzie są porządni i nie zaczepali. A czyli jednak jakieś tam resztki serca i takiej przyzwoitości w ludziach zostawały w czasie, tak, okupacji. No. Musiało być aż tak źle. Ruska, oni zostali, bo oni ruskie byli i zostali. Nie nasiedlone, tylko. Ci, co byli wcześniej. Tak, tak. I mówili, to nie zabij mnie, a nie rusz ich, nie rusz ich. Takie byli. Proszę powiedzieć, pani mówiła, że miała coś, znaczy wiedziała coś o ukrywaniu Żydów w czasie okupacji. No, o ukrywaniu Żydów to ja, wie pani, coś u nas byli gdzieś w studoli. A kiedy? Jeszcze tutaj przed wysiedleniem? To już po wysiedleniu chyba. W Chełmskim? Nie, nie. Już jak wróciliśmy, mi się zdaje, z tego, z wysiedlenia. A to nie do końca, bo wtedy już się kończyła wojna. To co to było? Ja już nie wiem, kiedy to było, ja nie wiem, w którym roku, no, ja nie jak wiem. To było? No gdzieś w studoli się tam te Żydy siedzieli i tato mój nosił im tam jeść. Coś mówi, panie Jasiński. Ja myślę, co on tam robi, co on niesie w garku tam, coś on tam niesie. Ale ja przez te szparki zaglądam, on tam do studola niesie. A ja myślałam, że on psowi niósł, a on tym Żydom. Ale to musiało być u pani w domu, czyli przed wysiedleniem. To, to może pani zostać. Może tak, ja już nie wiem, jak to, nie wiem. A i pani. I Żydóweczka taka wieczór przyszła, takie kundziurawe włosy, czarne, ładna, taka Żydóweczka przyszła, płacze jeść dać. I mama miała coś, miała sluniny, tam coś jeszcze.
dala jej w pudolek, tak, ona miała taki fartuszek czy coś i taki dala mówić, a tam na nią czekali za stodołą. A proszę powiedzieć, pani miała wtedy świadomość, że Żydów zabijają, czy też to było jako dziecko? Pani a jeszcze człowiek nie, tak pewny nie wiedział. Ale nie było wątpliwości, że trzeba pomóc, jak ktoś o jedzenie prosi? Tak, ja wiem, dawało się, czy to może i strach było, ale ja tam... Ojciec przed wami to ukrywał, więc musiał no, być strach tak. I chciał on ukrywał, bo jego... Ale dzieci są sprytne. No, jego by zabili. Jakby on, tak ktoś tego, to nie wolno było, gdzie? No ja wiem, ale dzieci więcej widzą niż rodzice chcieliby, żeby zobaczyły. Proszę powiedzieć. Podglądali dzieci. A proszę powiedzieć, czyli wy w ogóle w takim spokojnym miejscu żyliście przez jakiś czas. No to może też, a proszę powiedzieć, wróciliście i wróciliście tutaj, czyli jak pani kończyła, poszła do podstawówki do Uchań, to znaczy, że pani już mieszkała z powrotem wtedy w domu. Tak. A jak się pani z partyzantką spotkała w takim razie? A bo oni przychodzili do nas. A po wojnie już ci, no, tak? Przychodzili, jak my wróciliśmy, to już tak, przychodzili. Tak, a czy pamięta pani, jaki to był oddział? Nie, tego ja nie. Tego pani nie wie. A jak to wyglądało, jak oni przychodzili? Przychodzili, pamiętam, do nas wieczór. Jeszcze tako ja uciekałam, oni mnie naokoło stolu tak ganiali za mną, żartowali tak. Ja im jeszcze nawet i gotowałam jeść. I pamiętam, co dawałam jeść. Co? Gulasz taki, ziemniaki. To jedli jak... Ale czyli partyzantów traktowaliście jako swoich, tak? Tak, no jak. A mój tato, nie wiem za co dostał, myśmy byli tak w pokoju i kazali nam wyjść i bili, tata mojego bili, nie wiem za co to bili, chyba że partyzantów przytrzymywał. A kto bił? A ja nie wiem, kto to bił. Ale nie partyzanci go bili. Nie, nie. To ja nie wiem, kto. Myśmy plakali wszystkie. Taki był jeden u nas sąsiad niedaleki, bo on tam buty robił i u nas nocował. Nie płaczcie, nie płaczcie, ja go nie zabiję. Nie płaczcie, nie zabiję jego. A może chcieli wiedzieć, gdzie są partyzanci? No, o, to tak. O, tak. I tata nic nie powiedział? Nie. Czyli wy żyliście w takich czasach, jakby nie byliście bezpośrednio... Tato mój powiedział, żeby w szkole nic nie mówić. A, czyli jednak. No, nie wolno mówić, czy Żydy, czy co, nie wolno tego mówić. Bo to jakoś dziesiątkowali ludzi, czy co, zabijali gdzieś. I wysłuchaliście tego? No ja. Jak tata mówił, że tak nie można? Nie wolno powiedzieć nic. A do nas w nocy tato pojechał do Chełma, bo moja siostra była w Chełmie w szkole, powiózł prowiant z mamą, a w nocy stukają partyzanty do okna. A mój brat miał 10 lat, a ja miała... I sami byliście? Tak, stukają. I pytam się, kto to? Panie Jasiński, proszę otworzyć. Wiech, mówi. A tu ja Wiecha znałam. I ja otworzyłam. I kazała mi, łóżko było wolne, kładła się na łóżku. Położyli się na łóżku. A ten jeden, tu nie wiem kto to był, przychodzi do nas, bo tam sąsiadki jeszcze wzięłam dziewczyny, żeby ze mną, bo się bałam sama z bratem tylko, żeby ona z nami nocowała. I ona z nami nocowała. A ten jeden idzie do nas tak o, nastraszyć na żarty ten partyzant. A ja mówię, pani Wiech, ratuj pan. A on mówi, chodź, co ty robisz? Dzieci straszysz. Że... A co znaczy, że się partyzantów nie baliście? Nie, ja wiem, nie bałam się. Rano kawa z mlekiem było, masło, zjedli sobie. Dałam im jeść, co będę się... Tam miałam na obiad pirogi gotować wtedy. Ale przyszedł tam jeden znajomy z partyzantki i mówi, chodź, bo nie ma rodziców, co ty będziesz z dziećmi tu tego. I zabrali ich tam do sąsiada. I sąsiedzi też pomogli? Tak, no jak? Dawali jedzenie, wszystko dawali. A co z ubekami, baliście się ich? Kogo? Ubeków, tych, co tych partyzantów ganiali. No jak?
Och, u nas, jak pamiętam, jak moja siostra i sąsiadko, te jakieś takie byli, ja wiem, kto to był, te Niemcy, czy jakieś z tymi. I ona, wie pani co, że oni wleźli na wiśni, tam wiśnia była stała, rosła u nas w ogródku i oni na tej wiśni siedzieli w nocy, bo się bali, bo za dziewczynami ganiali, tak. Te jakieś, ja wiem, kto to był, jakieś w pelerynach taki byli. Ja wiem, kto to. A kto to było? Przed wojną, czy, znaczy w czasie okupacji, czy po? To już po, chyba. To już po. No. To mogli być komuniści, mogli być jacyś bandyci, bo teraz, wtedy no. Też się trochę namnożyło. Och, jej, a u nas... I co, dziewczyny nocowały na wiśni? Na wiśni, a później jak już się uspokoiło, to zejść z tej wiśni, z tej drzewa, z tego i do stodoły spać. Do sąsiada. A coś jeszcze pani pamięta z tamtych czasów? To znaczy ludzie byli po stronie partyzantów, tak? No jak? Ja i do dzisiaj jestem za stroną partyzantów, a co? A mieliście jakieś większe rewizje poza tym biciem ojca ze strony ubeków? Czy jakieś tutaj były te akcje takie? Nie było? Nie. Przychodzili do nas partyzanty wieczór. Pamiętam. Takie okna byli, Brystul taki, okna się tak do góry, wie pani? Za takie... Tak, i tym Brystolem się okna po wszystkie poza... Klejane. Tak, poza tego, to, takie byli te siemki, no i to wszystko cichutko było. A, ja pamiętam to. Czyli pani ma same dobre wspomnienia z tamtych czasów? Ja tak. Ale chyba rodzice też panią i dzieci bronili przed tym, żeby nie wiedzieć za dużo. Tak. Żeby no bo to nie wolno było. No tak, ale to też jakoś ocaliło dzieciństwo. Czy pani pamięta coś z historii tych partyzanckich? Jak oni ginęli, jakieś informacje o tym, że są na nich obławy? To nie wiem. To wiem, że coś tego, ale tego to nie wiem. Nie wiem. Pani ojciec nie był w partyzantce, tylko pomagał, ale tak? Pomagał. On może i był, woził gdzieś w nocy czy coś, ale to ja nie wiem tego. Też nie mówił. Nie wiem, gdzie może pojechał, ale ja skąd ja mogę wiedzieć? Nie mówił mnie. Ojejku. My się bali. Czy jeszcze coś sobie pani przypomina? Bo to ładnie, ładne opowiadanie. No. No nic takiego nie... Ja byłam widziała, to ja byłam pisała sobie codziennie i byłam dzisiaj miała książki opisane.